Cześć, tu Kamila z Pan Pablo i dzisiaj Wam opowiem o męskich kurtkach Didriksons. Marka pochodzi ze Szwecji i jest top producentem kurtek i parek. Przemyślany, minimalistyczny design, innowacyjne technologie i doświadczenie w produkcji odzieży odpornej na trudną i mokrą pogodę to znaki charakterystyczne tej marki. Więcej Wam opowiem na podstawie ich flagowych dwóch produktów, czyli parki Kenny i Drew. Model Kenny to funkcjonalna parka na co dzień, idealna dla tych, którzy szukają lekkiej i wygodnej kurtki na jesień. Jeśli chcecie ją nosić zimą, wystarczy po prostu pod spód założyć grubszy sweter albo kamizelkę. Jak zwykle w kurtkach Didriksons mamy tutaj dwukierunkowy zamek, czyli rozpinamy go od dołu albo od góry. Super opcja, jeśli chcecie jechać autem albo po prostu musicie wskoczyć na rower. Kurtka jest oczywiście wodoodporna, wiatroszczelna i ma taki prosty krój. Dodatkowo ten dwukierunkowy zamek jest ochraniany klapą przeciwsztormową. Klapa jest zapinana tutaj na jeden zatrzask, a resztę możecie sobie zapiąć na magnesy. Na górze macie dodatkowy ochraniacz, żeby się nie zaciąć w brodę, a od środka taki miękki i wygodny polarek. Kurtka jest regulowana w dwóch miejscach. Mamy regulowany kaptur i rękawy. Dodatkowo na końcach rękawów znajdziecie takie wygodne, elastyczne mankiety. Kaptur jest duży i obszerny. Przejdźmy teraz do kieszonek. Mamy dwie kieszonki z przodu, jedną kieszonkę u góry, kieszonkę ukrytą w klapie przeciwsztormowej, tutaj, a także dwie kieszonki w środku kurtki, siateczkowane. Z tyłu kurtki znajdziecie też odblask, jest to logo marki Didriksons. Kurtkę znajdziecie w kilku wersjach kolorystycznych, a jej rozmiarówka jest standardowa. Model Drew jest zdecydowanie cieplejszy, także nada się zarówno na jesień, jak i na zimę. Kurtka ma prosty krój i jest dość długa. Materiał jest wodoodporny, wiatroszczelny, mamy tutaj wzmocnione szwy, także będzie super zarówno do pracy, jak i na wycieczki poza miasto. W kurtce mamy regulowane trzy elementy. Regulowany jest kaptur, rękawy, w których znajdziecie takie elastyczne mankiety z dziurką na kciuka i regulowany mamy także dół kurtki. Jak zwykle w kurtkach Didriksons mamy dwukierunkowy zamek, który odpina się od góry i od dołu. Zamek jest ukryty w klapie przeciwsztormowej zapinanej na zatrzaski. Przejdźmy sobie teraz do kieszonek, bo jest ich naprawdę sporo. Mamy tutaj z przodu cztery kieszonki zamykane, dwie kieszonki na płasko. Znajdziecie też kieszonkę ukrytą w klapie, a także dwie kieszonki z siateczki ukryte w środku kurtki. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, mamy tutaj sporo elementów odblaskowych. Z przodu napis i elementy odblaskowe na rękawach, a z tyłu na plecach i na kapturze. Kurtkę znajdziecie w kilku wariantach kolorystycznych, a rozmiarówka jest tutaj standardowa. Wszystkie dostępne kurtki i parki Didriksons znajdziecie na stronie internetowej panpablo.pl, klikając zakładkę marki. Dzięki za dzisiejszy odcinek, subskrybujcie nasz kanał i zobaczcie inne filmiki z tej serii. Do zobaczenia, pa!